Pani dyrektor, targi odbywają się już po nas 13 w naszej szkole w Sokółce. Proszę powiedzieć, w jaki sposób one pomagają młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji? Przede wszystkim jest to bezpośredni kontakt młodzieży z władzami uczelni, nie tylko władzami, ale przedstawicielami uczelni. Możliwość porozmawiania z studentami, dopytania tego, czego w folderach, w reklamie być może nie ma. To przede wszystkim bezpośredni kontakt jest takim atutem tych targów. A ile szkół dzisiaj się prezentuje na targach? Na targach prezentuje się dzisiaj 5 szkół. Jest Politechnika Białostocka, jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, oczywiście Uniwersytet w Białymstoku. Mamy również Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. I jeszcze jest jedna szkoła, niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Są to wszystkie uczelnie białostockie. W tamtym roku było uczelni dużo więcej i mieliśmy uczelnie nie tylko z naszego regionu, ale właśnie uczelnie chociażby z Lublina. No żałujemy, ale w tym roku tylko mamy ograniczenie do szkół białostockich. A jak pani myśli, nasi uczniowie z Sokółki, czy będą wybierali szkoły w naszym województwie, czy jednak gdzieś dalej będą wyjeżdżali na studia? Z moich doświadczeń jako dyrektora liceum około 15-20% naszych uczniów wyjeżdża dalej, czyli poszukuje wyższej uczelni w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Wrocławiu. To są takie kierunki najczęstsze. Pozostała grupa, i to już jest taka dosyć znacząca, prawda, procentowo, wybiera uczelnie białostockie. Także myślę, że takie targi dzisiejsze i przedstawiciele szkół białostockich jest też dobrym rozwiązaniem i też podpowiedzią dla dużej grupy młodzieży, która wybiera jednak uczelnie białostockie. Powiedz mi, jak Ci się podoba w ogóle inicjatywa zorganizowania takich targów? Czy one są pomocne dla Was, dla młodzieży w wyborze szkoły? Tak, one są bardzo pomocne. Nie tylko szukamy w internecie, ale mamy możliwość teraz w szkole. Wiemy po prostu, dostajemy propozycje, wszystko jest ładnie rozpisane i pokazane. Jaką szkołę wybierzesz? Czy coś z tych, które tutaj są dzisiaj na targach, Ci się podoba, czy celujesz w jakąś inną szkołę? Znaczy jeszcze nie wiem, jeszcze jestem w drugiej klasie, więc nie myślę o tym po prostu. Staram się na razie samorealizować po prostu.